Dzień dobry Państwu. Ja chciałem, Panie Dyrektorze, Pani Minister, chciałem bardzo podziękować za zorganizowanie tej konferencji. Jak wielu z Was wie, Pan Minister Bogdan Zdrojewski bardzo często deklaruje, że teraz przyszedł czas w resorcie kultury na zbudowanie całej filozofii edukacyjnej związanej z kulturą. Ta konferencja jakby idealnie wpisuje nam się w myślenie, ale przede wszystkim w pracę, bo problemów, które mamy z udostępnieniem właśnie zasobów kultury, zaraz po powstaniu inicjatywy e-podręczników cyfrowej szkoły, natychmiast naturalnym wydało się nam, że resort kultury powinien aktywnie uczestniczyć w tych zadaniach. Ale jak to w praktyce wychodzi, wszyscy doskonale wiemy, bo zmiany to przede wszystkim zmiany prawne, nie tylko mentalne. Największym naszym problemem w kraju to jest zarządzanie wiedzą, którą mamy. I tak naprawdę ta konferencja będzie Państwu pokazywała, ile rzeczy już wiemy, tylko nie potrafimy z nich korzystać. Będziecie mieli dzisiaj szansę posłuchać, zobaczyć przedstawicieli narodowych instytucji kultury, państwowych instytucji kultury, reprezentujących ministra, którzy już mają gotowe elementy do tego zbioru, o którym mówiła pani minister. Problemem jest rzeczywiście wartościowanie i otwarcie tego zbioru. Z otwarciem są problemy, bo oczywiście dotyczy to w części praw autorskich i nad tym pracujemy, choć edukacja jest tu dla nas priorytetem. Te instytucje prowadzą już i zarządzają różnymi bazami, które rzeczywiście są do wykorzystania dydaktycznego bezpośrednio już w szkole przez nauczyciela. I tutaj obszary są bardzo różne. Literatura, historia, tutaj jest możliwość i jest potencjał. Tym naszym problemem rzeczywiście podstawowym jest zarządzanie tą wiedzą. I mam nadzieję, że ta konferencja też się temu przysłuży, żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy i jak to organizować, żeby trafiła ta wiedza tam, gdzie jest potrzebna, czyli bezpośrednio do szkół. Proszę Państwa, minister kultury ma różne narzędzia, między innymi prowadzi programy edukacja kulturalna, których rzeczywiście zadania, które uwzględniają narzędzia dydaktyczne, dostają dodatkowe punkty czy dodatkowe pieniądze. Myślimy nad zbudowaniem priorytetu edukacji medialnej, więc całe nasze rzeczywiście działania idą w tą stronę, żeby współdziałać, otworzyć jak najszerzej zasoby kultury dla edukacji. Ja bardzo liczę już osobiście na to, że ta konferencja pozwoli nam zaprezentować w sferze edukacji możliwości, które już dzisiaj są. Dziękuję bardzo za konferencję i życzę Państwu, żeby to zarządzanie wiedzą, o którym mówiłem, tutaj poszło o krok dalej. Dziękuję jeszcze raz.